Buenos dias, z tej strony MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj podbieramy sobie paczki na języku portugalskim. Jest to wyzwanie 7 narodowości, jest to bodajże 5 albo 4 wyzwanie 7 narodowości, także jesteśmy bardzo w zaawansowanej właściwej sytuacji, ponieważ no, trafiliśmy kilka fajnych kart, na razie najlepsze no, to na naszym ojczystym języku, czyli na polskim. I to jest pierwszy odcinek, dlatego jeżeli chcecie, możecie zobaczyć sobie ten odcinek na kanale. Prawdopodobnie nikt osób go obejrzało, ponieważ to nie było 5 wyświetleń, nie wiem czemu tak słabo. Ja zatytułowałem go fajny inform, więc to możecie nazwać z Neymarem, który no i co jak co, ale jest do trafienia w paczkach. Tutaj niestety nie ma walkoutu, dlatego sobie pomijamy. No fajnie, że jest niebieska flara, ale nie na to liczymy, nie na taką niebieską flarę liczymy. Liczymy na troszeczkę inną, jest to Joaquin Correa, oprócz tego Rodriguez właściwie. No i co, przechodzimy, tutaj mamy już same takie dobre paczki, więc przejdźmy sobie teraz do tych słabszych, które się kryją tutaj. 12 kart, 4 złote, 1 rzadka, jeszcze no, mam parę kart z złotym zawodnikiem 75+, tylko nie mogę się do nich dokopać niestety, ale fajnie by było, gdyby udało się właśnie do nich dokopać i je otworzyć, bo nie ukrywam, że tyle paczek, jak my otworzyliśmy, to już jest naprawdę bardzo dużo, a jak na razie to o tym ani widu, ani słychu. No niestety tak bywa. Proszę bardzo, teraz ty otwieraj. Ale suma summarum mam nadzieję, że jakiś Team of the Year trafi do naszego klubu, że mimo wszystko uda się trafić jakiegoś jednego, chociaż kartę Team of the Year. Mam nadzieję, że chociaż na języku portugalskim było fajnie było na języku portugalskim trafić coś teraz takiego Cristiano Ronaldo albo Bruno Fernandesza. Już w ogóle było naprawdę bardzo fajnie, gdyby to był taki akcent jeszcze portugalski. W ogóle no, gdybyśmy potem przełączyli na hiszpański, to gdyby był Sergio Ramos, ale się rozmarzyłem troszeczkę, wstawaj. Wstawałem w DJ, bo to już jest trochę chore, co ja robię. Takie, bo chore według EA, ponieważ wymagam kart Team of the Year na 170 paczek, czy tam 160. Niektórzy i w pięciu, których otworzyli, trafili dwie karty TOTY, ale niestety my się do tego grona nie zaliczamy, no bo EA traktuje nas jak po drugi, ponieważ nie daje nam dobrych kart w paczkach. Ale mam nadzieję, że po tych słowach troszeczkę zmienią mniemanie do nas, no i będą bardziej przychylni, jeżeli chodzi o to, dlatego dajmy sobie kolorowa, to wszystko idzie na quicksel. Proszę bardzo, otwieraj. Jak na razie karty bardzo słabe, 4 paczki za nami, przed nami jeszcze 16 na tym języku i zobaczymy, co będzie w środku tej paczki, zobaczymy, co będzie tu. To może być coś dobrego, to jest tak jakby połowa paczki, no dobra. Prawie że połowa paczki za 50 tysięcy, ale niestety bez walkoutu, także pomijamy sobie ten oto draft. No i przechodzimy dalej, nie ma co ukrywać, że tutaj już, no, się nie kryje żadna dobra karta, Obi-Wan i Wobi. Więc no, dobra karta, nie ma co. Się przyda na pewno do jakiegoś SBC, może. Chociaż nie wiem, bo taka niska ocena ogólna to raczej się nie przyda. Dobra, otwórzmy sobie teraz taką oto paczkę. W sumie to co powiedziałem było bez sensu, ale no dobra. Mówi się trudno, czasami tego dole, że się mówi, że to jak potłuczony, tym bardziej, że jestem po całym dniu zmagań z Food Champions. W związku z czym no, mogę gadać jak potłuczony i to jest wytłumaczalne. Jak na razie mam 7 zwycięstw i ileś tam porażek, nawet nie wiem, nie liczę ile porażek. Ale jej patrząc na to, że tyle... Zobaczmy sobie, ile ten zawodnik kosztuje. Przeliczyłem się, myślałem, że troszeczkę więcej będzie kosztował. Srebrna, znaczy świecąca karta, myślę, że mogłaby coś kosztować, ale no niestety nie kosztuje nic. Dobra, przejdźmy teraz do tej paczki, po raz kolejny ta sama paczka pod rząd. Zobaczmy, co będzie w środku, wszystkie karty są do trafienia w paczkach, wszystkie karty Team of the Year. Niestety bez walkoutu, mówi się trudno. Ajajaj, no naprawdę słabo się robi, bo już nawet ja nie mam ochoty tego komentować. I tak się zastanawiam, czy nie zostawiłby tego tylko jak rok temu na okres Team of the Year, gdzie to po prostu... Oj, ale teraz zrobiłem jeszcze, nie? Gdzie to... Jak to się nazywa? Po prostu zostawiłem sam obraz z gry, gdzie to otwieraliśmy swoje paczki, a sam obraz z gry leciał. Teraz moja kolej? Gdzie to leciał sam obraz z gry, a ja po prostu otwieram swoje paczki w tym momencie, że mogłem coś robić przydatnego, a nie siedzieć przed kompem i otwierać paczki, tak jak w naszym przypadku. O, jest walkout. Niestety zwykła złota karta, więc to może być tylko summer gry, summer. Ale dobra, jest pierwszy walkout dzisiaj, więc naprawdę bardzo fajnie. Szkoda, że nie toty, bo było naprawdę fajnie, gdyby to się trafił, karta toty. Do tego wymienna, o proszę, wymienna karta.
No szkoda, że nie to ty. Szkoda, że nie to ty, kurde, ale jest pierwszy walkout trafiony przeze mnie, także tym razem to ja mam lepsze szczęście. Jeszcze sporo paczek przed nami, jak mnie patrzeć, 12 paczek przed nami w tym odcinku. Więc może uda się trafić coś dobrego, jakąś kartę, chociaż jedną najbiedniejszą kartę Team of the Year, nawet może być ten Neuer, ale no liczę na coś jednak większego, chociaż chciałbym, naprawdę moim marzeniem jest trafienie niewymiennego Cristiano Ronaldo, bo gdybym trafił niewymiennego Cristiano Ronaldo, to od razu uleciałby do mojego składu, no a tak to bym go sprzedał i po prostu te pieniądze ewentualnie zainwestował w coś, co i tak mi się nie zwróci najprawdopodobniej. Ponieważ moje inwestycje w tym roku wyglądają tak, że kupuję drożej, sprzedaję taniej, a nie sprzedaję, kupuję taniej, sprzedaję drożej, czyli może dla handlu nie jest w tym przypadku zachowana. A czy by serwery by wyrzuciło? Jesteśmy teraz, otwieramy kolejne paczki. No zamykaj ten telefon. Bo teraz był obciążać transfer i niestety nie mam nagrywaczki, w związku z tym no... Miałem nagrywarki, nagrywam to przez aplikację Xboxa, mój internet nie jest najlepszy, w związku z czym no po prostu spada ten transfer sieci, kiedy tylko urządzenie jest na jednym internecie, ale chyba teraz Ameryki nie odkryłem, jeżeli chodzi o to. Aczkolwiek no tak jak mówię, nagrywam przez aplikację Xboxa i czasami są problemy, akurat teraz to wywalnią mnie po prostu z serwerów i nie chciał mnie wpuścić, w związku z czym musiałem zresetować grę, teraz mamy Fiorentino Davis. I naprawdę będzie nam teraz coś tak lagowało. Halo, ja się pytam, jej, potrzebujemy tutaj szybkiego działania, żeby tutaj po prostu była szybka piłka. Zobaczmy, co będzie w środku tych paczek. Same takie, wszystkie takie same są. Lol. Wszystkie takie same, to ja nie wiem, naprawdę dziwne, że wszystkie są takie same. Nie wiem skąd ja mam tyle tych paczek, niestety bez walkoutu, bez żadnej karty specjalnej, a szkoda, bo zawsze kiedy to Liga Mistrzów wróci, no to ewentualnie karty, chciałem powiedzieć to, tych karty Ligi Mistrzów podrożeją. Ale no niestety takiej karty nie trafiamy, trafiamy z Obnina. Chciałem powiedzieć Razumihina, ponieważ przerabiam teraz zbrodnię i karę. Tobie ten wie. Dobra, przechodzimy do kolejnej paczki i naprawdę nas znowu teraz wywali. Akurat kiedy my weszliśmy do sklepu, to wszyscy weszli do sklepu i teraz jej... Dobra, jest, mamy to. Jesteśmy w sklepie. Już jestem tak zmęczony tym otwieraniem paczek. Jeszcze nic nie trafiamy. Teraz ma koniec. Nic nie trafiamy. Przydałoby się, żeby tutaj jeszcze trafić coś takiego, wiecie, co podniesie troszeczkę nam emocje. I pomoże troszeczkę w zarobieniu większej ilości gotówki. Już w sumie też chcę potwierać lepsze paczki, ale no, lepsze paczki zostawię na sam koniec. Ponieważ no lepsze, no, wiadomo, lepsze paczki zawsze na koniec, na sam koniec, na tą truskawkę na torcie, żeby było takie, wiecie, takie kropka na D postawiona, jeżeli chodzi o te paczki. A teraz mamy Parolo. No i znowu nas wywali, naprawdę. O. Bez walkoutu. Ale chyba inform. Dobra, inform nie jest zły, zawsze 10 tysięcy, nie? Także możemy teraz przejść do kolejnej paczki, jeżeli jej nam tylko na to pozwoli, ale chyba nam nie, na to nie pozwoli, ponieważ tutaj. Aha. Dobra, kolejna paczka przed nami, już teraz rozłożyłem się wygodnie w krześle. Trochę mnie pewnie słychać, ale podgłośnie to w montażu.
bez wokabuszu. Nie, nie umiem już poznać. Gram szybko. Ale wyżej. O, Siri był do tego kradeckiego cyny na 84. O panie, to jest dobra, to jest dobra kwatka. Jak najbardziej. Dobra, jeszcze idzie na twój cel. Ajajajajaj, przydałoby się teraz coś dobrego. 6 paczek do końca dzisiejszego odcinka. Do takiego przebojowego. Zobaczymy, co będzie tutaj. Na języku portugalskim, jak na razie jeden walkout. Dałoby się to podlepszyć troszeczkę, chociażby takim Cristiano Ronaldo. David Alaba? Nie, to jest Laimer. Szkoda, bo David Alaba ma 84 oceny ogólnie, to Laimer to wiadomo, to jest tylko i wyłącznie taka karta 83, a nie, to Sabitzer, to więc jeszcze gorzej, bo Laimer jest bardziej grywalny chociaż. A Sabitzer aż tak grywalny nie jest, jak można byłoby się spodziewać. Ponieważ Laimer ma więcej tempa, jak wiadomo tempo, no to wiadomo, co to jest tempo w FIFA. Dobra, jeszcze 4 paczki do końca, albo łącznie 100 to 5 paczek do końca. No i dawajcie byczki, byczki moje. Byczki z kanału, dajcie mi coś dobrego. Dobra, nieważne, nie ma, bez banerów. A teraz śledziłem jak zdarta płyta normalnie. O, Dembele przyszedł do Atletico, oprócz tego to akurat nie wiedziałem. Dajmy sobie standardowo Gedesza. Bo on nie jest nic warty, to Mor nie jest nic warty. Fabian może coś kosztować, Cyganko, Barbie, Krychowiak, Joaquin, Foden, Guimaraes. I zostawmy to dla wyższych overoli. Dobra, o i karta z Ligi Mistrzów może coś kosztować, a ty coś kosztujesz? Dobra, mało kosztujesz, można cię spikselować na spokojnie. 6000 monet, a tego przyszło na Quixel. Samego pixelu 6000 monet, dobra, teraz moja kolej. I na koniec tego odcinka otworzymy jedną mega paczkę, tak mi się wydaje, jedną, czyli tą lepszą paczkę. Może akurat nie będzie coś dobrego, bo naprawdę nie mam siły otwierać tych paczek. Kiedy nic się nie trafia, naprawdę przydałoby się chociaż jeden toty już bym usatysfakcjonowany, a tak no to nie jestem usatysfakcjonowany z tego co trafiamy, bo tutaj ojojoj, dobra, to idzie sobie na Quixel. Nie chcę mi się już tego zamieniać. Proszę bardzo, traf coś dobrego. Tyle paczek wykraftowałem, a tutaj nic dobrego nie ma. No 75+, to może tworzyć 75+, mamy teraz paczkę z Dukatem, ocenia nam się 75+. Może tutaj będzie coś dobrego, niestety bez walkoutu, bez banerów, także możemy sobie to pominąć. I została mi jeszcze jedna paczka do otworzenia, taka gorsza. No a reszta to już będzie same lepsze paczki. O, Ruben Neves, fajnie, że mam go niewymiennego, super. Cieszę się z tego niesamowicie, że mogłem squixelować Rubena Nevesa, który i tak w sumie nic nie kosztuje. Chociaż może i kosztuje, te oceny na 82 to może są przydatne do jakiegoś SBC. Więc zobaczmy, niestety bez walkoutu. Sobie szybko pomijamy. I zobaczymy, co będzie w ostatniej paczce na dzisiaj. No język portugalski jak nie za bardzo tutaj się nam przydał. Chociaż Marku, ile ty kosztujesz Marku? W sumie nie aż tak najgorzej. Więc możemy to sobie wysłać na listę transferową. No i ostatnia paczka na dzisiaj. Otwieramy sobie tą paczkę za 50 000. No i otwieramy paczkę za 50 000, proszę bardzo. Żeby nie było, żeby zaporozumiemy jakiś język. Że tam na jednym języku otwieramy dobrze, dobre paczki, na drugim słabe paczki. No fajnie, to ty prawie co. No konde bol naprawdę, paczka za 50 000. Puch. To niezły puch. Dobra, cóż, na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. To było oczywiście strzałeczka.